Magnificencje, nieczęsto się zdarza, że otwieramy właśnie taką wspaniałą wystawę pana Aswaniana. Rzeczywiście nieczęsto, ale jest ku temu szczególna okazja z udziałem ambasadora Armenii i dlatego chcemy pokazać tę wystawę nie tylko oglądając same obrazy i podziwiać te obrazy, ale także zadumać się i pomyśleć, mieć refleksję o tym, co stało się 100 lat temu, kiedy dokonano ludobójstwa Ormian. To była pierwsza wojna światowa. Rok po wybuchu pierwszej wojny światowej, od 24 kwietnia 1915 roku doszło do pogromów, do ludobójstwa, do czystek etnicznych ludności ormiańskiej zamieszkującej Imperium Osmańskie. To trwało niemalże do 1923 roku. Ważne jest to, byśmy o tym doskonale pamiętali. Polacy o tym pamiętali. Między innymi twórcą tego pojęcia ludobójstwo, genocide z angielskiego, czyli genocyd, jak my spolszczamy tę nazwę, był polski prawnik Rafał Lemkin. I Rafał Lemkin wprowadził to właśnie pojęcie ludobójstwo. Ono się przyjęło. Przyjęło się również dzięki temu, że zainteresowała się zwalczaniem i zapobieganiem ludobójstwa także Organizacja Narodów Zjednoczonych po Holokauście, po wymordowaniu wielu milionów Żydów. Trzeba powiedzieć, że wcześniej świat nie reagował na wymordowanie, zamordowanie ponad, oblicza się, od 1 300 000 do 1,5 miliona Ormian. I Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 9 grudnia 1948 roku taką właśnie rezolucję. Genocyd, czyli ludobójstwo na ludności ormiańskiej, potępiło ponad 20 państw świata. Po tym także Światowa Rada Kościołów, czterokrotnie Parlament Unii Europejskiej, Rada Europy. Potępił także Holokaust Orhan Pamuk, turecki noblista, który stwierdził, że nikt na świecie, ani Niemcy, ani Amerykanie, ani Brytyjczycy nie reagowali na wymordowanie Kurdów i 1,5 miliona Ormian. Dlatego wystawa naszego w istocie współmieszkańca, człowieka, który doskonale rozumie także polskie klimaty, jest o tyle ważna, że przypomina coś, co stało się 100 lat temu i co nigdy nie powinno się zdarzyć w przyszłości. Слава Богу, в Польше живут очень много армян, и среди них и есть знаменитые армяне, которые имеют свой вклад в развитие искусства Польши. И у меня уже пришлось участвовать в некоторых таких мероприятиях в разных городах Польши. И я очень рад сегодня в Пултуске участвовать в открытии выставки наших соотечественников. Ojciec, kiedy jemu było 8 lat, a bratu 9, oni widzieli, jak ojca, to jest mojego dziadka i babcie, porzucili na ogień żywych. Oni widzieli to, a wujek, stryk, wziął tych dzieci i uciekli. Brat mojego ojca był w stanu, bo ojciec zachorował, oczami to był problem. Brata wzięli do Stanów, on był w stanie Nebraska, mówimy o tym. A ojciec się z Gruzji do Armenii i tak stało nasz los. Ja zrobiłem portret ojca, tam jest. To był świadkiem dzieciakiem, ale był świadkiem tego mordu. On bardzo rzadko mówił o tym. I kiedy ja pytałem, tato, a jak to wszystko stało, to mnie nie pytaj.
Jak co roku w Domu Polonii staramy się zapewnić wiele atrakcji, nie tylko takich cielesnych, czyli gastronomicznych, ale także przede wszystkim w zasadzie atrakcji dla każdego konesera sztuki. Zarówno malarstwa, jak i rzeźbiarstwa, także muzyki. W tym roku zaplanowaliśmy dość dużo tych eventów. Jednym z nich jest właśnie dzisiejsze spotkanie z panem Asłanianem, z naszym, że tak powiem, krajanem, czyli tutaj pochodzącym z Półtuska. Jego twórczość, którą tutaj zaprezentuję, myślę, że każdemu przypadnie do gustu. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Jest to bardzo specyficzna sztuka, bardzo wymagająca tak od autora, jak i od odbiorcy, mocno i bardzo rozwiniętej wyobraźni. Także takimi słowami, takim drobnym wstępem bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do obejrzenia.